Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię. Możesz zostawić lajka na dobry początek odcinka. No i co się zadziało? Co się zadziało? Zadziało się to, że udało mi się odblokować tutaj. Ile znaków zapytania? O kurwa, trzy na raz? Nie, no to będziemy musieli odwiedzić to miejsce. Właśnie, udało mi się odblokować dwie wioski. Tutaj spotkałem kowali, pokupowałem karty, zagrałem z nimi gwinta, ale to wam nie chciałem pokazywać, tak samo tutaj. Podkrywałem kowali, pograłem z nimi w gwinta, oni tam mają różne ciekawe historie, więc może jeszcze tam zajdziemy pewnego razu, to z nimi sobie porozmawiamy. No a ja chciałbym wykonać misję Mierzy Rodowy, więc przedarłem się przez te góry, chociaż łatwo nie było. I co? I musimy poszukać złodziei w Starym Forcie i odebrać miecz dla... A kogo? Dla Ancrate'a, tak? Tylko nie wiem, czy jak on się nazywał dokładnie. Krach Ancrate. Dla Kracha Ancrate'a. No i według poprzednich notatek, które znaleźliśmy, owy miecz ma się znajdować w forcie Gryma i coś tam. A kurwa. A nie, myślałem, dobra. Czemu to jest gniazdo potworów i jednocześnie są tu ludzie? Chyba, że oni załatwili te potwory, a może to chodzi o ludzie. Ludzie też to potwory są. Jak w trailerze, nie wiem czy oglądaliście trailer Wiedźmina, tam było... O kurde. Tam było, co robić? Zabijam potwory. Najlepszy trailer świata, naprawdę. Ostatnio oglądałem jak XQC pokazywał dla Vita według niego najlepsze trailery. No i niestety Wiedźmaka nie pokazał, to jest tak mocny trailer. Myślę, że no nie podjeżdża do żadnego trailera, szczerze. Te zabijam potwory, mocny tekst. Dobra, mamy tutaj dziennik rabusia. Swoją drogą mamy sporo książek do przeczytania, ale to pewnie nie będziemy czytać, chyba że coś będzie ciekawego, ale dzisiaj wam pokażę te wszystkie książki, że jeżeli będziecie chcieli, to sobie zatrzymacie. Sveinar, a jak coś to dopiero wstałem, więc błagam. Mam dwie wieści, dobrą i złą. Zacznę od tej złej. Poszedłem z Grimem do Lugosa. Przyjął nas, jak nakazuje zwyczaj, mięsiwem i miodem. Ale jak tylko odwinęliśmy Kuliu ze skóry i spytaliśmy, ile jest gotów za niego dać, wyrwał nam miecz z rąk i wypłazował nas po dupach, wyzywając od złodziei. A potem wyrzucił z domu i poszczuł psami. Gimre biegł wolno, więc go dogoniły i dobrze, jedna osoba mniej do podziału. A kto? A, psy go dogoniły, dobra. Dobra wieść jest taka, że wciąż mamy miecz i wiem już, jak się go pozbyć. Mówiłem się z moim szwagrem. Wiem, co myślisz, ale słowo można mu ufać. Uważaj, bo Lugas mógł posłać na Kertrodle gońca z wiadomością o kradzieży. Na wszelki wypadek gdzieś się wynieść, może do ciotki Hilde. Hilde też fajne imię. Ma nierówno wełbie, ale można się na niej polegać. Znaczy, fajne imię, w sensie takie mocne, nie? Sorry, że nie przeczytałem wszystkiego, ale to chyba nudne. Jest to jakoś turbo, nie ma ciekawego. Ja chciałem tą gierkę przechodzić na 100% i czytać każdą książkę, jaką znajdziemy, szczerze mówiąc. A potem sobie uświadomiłem, że jesteśmy na 40 którymś odcinku, a ja dopiero robię misję na 15 poziom. I przecież ta seria będzie miała 150 odcinków, więc to chyba wystarczająco, żeby nazwać nasze przejście growe przejściem na 100%, szczerze mówiąc. To jest jakaś tragedia, jakie to jest, kurde, to? Warto się tu rozejrzeć. Ty, a no warto jednak. Wiedźmiński ten. Wiedźmiński znak, to może przy okazji od razu znajdziemy tutaj wiedźmińskie rzeczy. Kurde, a to ciekawe, ty, to ja bym poszukał bardziej trochę, dokładniej. Przejrzał tutaj wszystkie rzeczy. Oni przy sobie raczej wiedźmińskich rzeczy nie mieli. W środku no nie ma nic raczej. Może na tych wieżach tam do góry. Nie wiem, ale jak jest ten znak, to ja bym tutaj od razu sobie przeszukał te rzeczy. Bo później tak czy siak bym musiał wrócić tutaj. Pewnego dnia. To może od razu załatwię sobie robotę. I już będzie dwie pieczenie na tak zwanym jednym ogniu. Chociaż chyba wątpię, że tutaj, ale spróbujmy, no kto wie. Nie, raczej bez szans. To jakiś gnia, a może tutaj? O, Gerwart.
Gerward. Tutaj, tutaj, na górę. Dasz radę, na pewno tutaj. Może tutaj, bo tu jest taki murek jakby, nie wiem jak to nazwać. Tam chyba w środku jest coś. Nie no, gdzie by twórcy gry takie coś tutaj tak zrobili? Nie no, bez sensu, co ja kurwa robię? Nie ma szans, że takie coś zrobili. To gdzieś na zewnątrz w takim razie. Gdzieś tu musi być może jakaś jaskinia albo coś takiego, nie? Tak mi się wydaje. No jaskini brak, skrzynek brak. Może wejdźmy tu na górę, żeby mieć lepszy widok. No długo nie będę szukał. Widzicie? To jest takie dochodzenie, więc... Faktycznie może kurwa tutaj. Tylko tam nie ma jak wejść. A jest, może tu. Tędy wejść? A, stop, 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 a. A nie, też nie tędy. Hm. To nie wiem, gdzie tu jest wiedźmińska rzecz. Wyjątkowo jest ona ciężka do znalezienia. No nic, pewnie będę tutaj wracał kiedyś. W poszukiwaniu tutaj schematu wiedźmińskiego. Ale też możliwe jest to, że my jeszcze nie mamy odkrytych, nie mamy kupionej tej mapy, powiedzmy, i nam się jeszcze nie zaznaczyła poszukiwania szkoły wilka, tego, który tutaj będzie ukryty, i po prostu z tego względu... o kurde, jak daleko, i po prostu z tego względu jeszcze nie mamy zrespionej jakby tej skrzynki. Dopiero po przeczytaniu odpowiedniej tutaj mapy i po zakupie odpowiedniej mapy albo po osiągnięciu odpowiedniego poziomu, to się dopiero zrespi. Tutaj jest coś ciekawego w sumie. No, zajebiście ciekawa rzecz. No, świecznik. Totalnie giga OP ciekawa. Czy my jakoś tędy byśmy dojechali tam, gdzie ja chcę? Chyba tak. Chyba tędy w prawo i będzie git. Tam jest jakiś wykrzyknik chyba, nie? Był. Jakaś misja poboczna. Też możemy zajrzeć. No ja bym znalazł ten miecz rodowy, ale strasznie długa to jest misja, jak na taką zwykłą misję poboczną, szczerze mówiąc. Tu jest kowal i tak dalej, ja sobie z nimi gadałem. Oni nie mają nic ciekawego za bardzo do powiedzenia. Tam jakiś krótki dialog, że nie są w sosie, bo mu syn zmarł i właściwie tyle. Tutaj się coś dzieje. No i co? Co dalej? Siemano. Już nic nie jest nieważne. To robota dla Wiedźmina. I od się kręca kolejna misja poboczna? Ale długie, ale długie. Długie odcinki, niesamowicie długa seria. Ale to super, w sensie mi się fantastycznie gra, tylko... Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Ja w sumie nie ma tylko. Jak się dobrze bawię, to jest najważniejsze. Wiedźmin. A po cóż Wiedźmina kłopotać? To pewnie sfora wilków cię napadła. Tylko żeś się przestraszył i ci się przywidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych chłopaków i... Obejdzie się. Wiedźminie, pomożesz? W tobie nadzieja. Ci sfarole to jednak idioci. Opowiedz, co tu się stało. Dość daleko się zapuściłeś. Tak wypadło. Wiozłem do Firę z Dalskóry na wymianę ze Sforlak. Ze Sforlak? Mówiłeś, że jesteś z Faroe. Sforlak jest na Spikerok. A no bo widzisz, z Faroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na Skórę i potem przypłynąłem tu. Z Faroe na Spikerok, potem na Artskellig. Bardzo okrężna trasa. Cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. Ciekawe. Może ten myśliwy miał rację. Może to były tylko wilki. A może jakiś łup? Ale... Poza tym, co on może wiedzieć? Te głupki z Drummond gówno wiedzą o potworach. On akurat miał barwy Uncrate. Pewien jesteś? Najzupełniej. Tam, bez różnicy. Tym też nie ufam. Napadły mnie potwory i potrzebuję wiedźmina. Nie jakiegoś myśliwego. Nie wiem, o co chodzi, ale coś czuję, że w jakiejś jaskinie są ukryte skarby i on bardzo chce te skarby i chce nas wynająć. No dobra, mów w czym rzecz. Tak bym strzelał w ciemno. Jechałem z druhem tu, do Firesdal. Wóz miałem cały wyładowany skórami. Odmucham wam mikrofon nosem. Koń się spłoszył i zaczął wierzgać.
a z krzaków wyskoczyły potwory. Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Nekuchy, ani chemii. Co? No wiesz, takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Nekery. No tak, Nekuchy. Ze 20 ich było. To jak? Pomożesz? Wybijesz się? Pewnie. Wolę, żeby droga była czysta, jak będę tamtędy jechał na stronę. Ale zasiano, tak? O, to zlecenie jest. Nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam trochę oszczędności. Na pewno się jakoś dogadamy. Ile chcesz? No, kurwa, z 380. Uczciwa oferta. To jak będzie? Co jest? Pomogę. Pomogę ci. Doskonale. Wiedziałem, że jednak co wiedźmin, to wiedźmin. A był zdesperowany, więc nawet jakbym pewnie dał 420, to bym... Powodzenia! To by mi dało. Bywaj! Chwila, gdzie cię znajdę? Co? Jak wypełnię zlecenie, gdzie cię szukać? A, tak, no... Tutaj w karczmie, nie opodal. Będę czekał. Co to było? Nie wiem, mój komputer ostatnio to nie chodzi dobrze. Do zobaczenia. Coś tu kurwa nie gra, coś... Przyjarałem RAM albo procesor. Ostatnio na procesorze było 100 stopni, oczywiście jak tylko to zobaczyłem, znaczy było na sekundę, to jest ta maksymalna temperatura, która może być. Więc tylko kiedy to zobaczyłem, bo to było przy testach robione, żeby nie było, to momentalnie wyłączyłem kompa, nie? Wyłączyłem jakby ten program testujący, żeby nie grzał procesora. No ale było, to nie wiem, czy się coś może zepsuło. Tam jest coś fajnego, jakaś wieża. Dobra, coś mi tu śmierdzi z tym zleceniem, tak swoją drogą. No ale wykonajmy je, które to jest... O kurde. Która to jest misja? Dostała, kiedy Derel przyjeżdżał, zaczepił go niejaki Odhen. No sugerowany poziom 26. Odpuśćmy sobie na razie i wykonajmy ten miecz rodowy. Bo nie chce mi się bić, kurczę, 40 minut z jakimiś nekarami na 30 poziomie. Ostatecznie pewnie poradziłbym sobie z tymi wszystkimi petardami i tak dalej i moglibyśmy to zrobić. Ale niepotrzebnie długa przeprawa by była. Zamiast krótkiej. Tutaj są jakieś mega znaki zapytania. A, to po prostu jest kurwa giga dużo tych syren, tak? Aha, ale ci heca. Ty, wyciągaj miecz, Geralt. Jo, cię kręca. Przecież tu jest 15 tysięcy syren. Jeszcze zbagowanych po dachach. A teraz nie mogę nawet użyć szybkiej podróży, więc tak czy siak musimy niestety załatwić te syreny. Nie ma innej opcji. Ale Geralt dziwnie strzelił z tej kusy. Teraz też dziwnie strzelił. Trickshot jakiś. Łoń. Szmulcu. Dojazd. O, utopiła się. Zajebiście. To nie jest tak, że syrena potrafi... A nie, no właśnie, pływać. Potrafiła. Dobra. Floreny. Co tu się dzieje? Tu jest martwy ostrzy stior, coś tam, poka. Dużo to warte jest? 1000 golda? Dobra. To jak na 5 minut, 5 sekund, czemu jest zawsze 5 minut? 5 sekund roboty, kurczę, całkiem nieźle nam poszło. Tu jest jeszcze coś na czerwono, jakiś ukryty skarb. Już mi się to podoba. List, dobra, możemy przeczytać. Nie ten przycisk. Fiale, przekazuję złe wieści. Statek twojego ojca zatonął u południowych brzegów Arskelig. Z tego co wiem, nikt nie przeżył. Znaleziono tylko kilka ciał, które może wyrzuciło potem na brzeg. Były już tak siniałe i wzdęte, że poznałem Jowika tylko po tatuażu. Zrobię co mogę, żeby przygotować ciało do pogrzebu, ale przygotuj się, że nie będzie piękny widok. Wiem co było na tym statku, wciąż cały wasz majątek, więc jeśli będziesz potrzebował pożyczyć pieniądze, nie wstydź się, tylko napisz. Twojego ojca mnie łączyły więzy krwi, nigdy nie odmówię pomocy. Majątek rodzinny, nowe zadanie, no przecież mnie roztrzęsie, ile tu jest zadań w tym... Halo, czemu tu się świeciło, a teraz się nie świeci i nie mogę tu podnieść rzeczy?
Czy ja tu nie podniosłem rzeczy? Czy podniosłem z tej skrzynki? Nie, chyba nie. No nie wiem. Teraz nie mogę tam w ogóle nic interakcji wykonać. Muszelka. Podniosłem ten z tej czerwonej skrzynki? Wydaje mi się, że ten list to nie był z czerwonej skrzynki. Tylko skrzynki obok, no ale może się mylę. Co to było? Jakiś kot? Coś tam jest, jakiś potwór. Dobra, pozbierajmy trochę alkoholi i wszystko, co oni tu mają. Tak jak ostatnio mówiłem, niby to jest gówno warto, a później potrzebuję trochę pitosu i nagle mogę sprzedać w sumie to wszystko i się okazuje, że wekół 5 sekund mogę dwa koła sobie zrobić, więc to jest totalnie OP. Zniszczmy gniazdo potworów, wyzwolmy wioskę, bo tutaj będzie chyba jakaś wioska. Trzeba się go pozbyć. W sensie, znaczy jest wioska, ale że będzie, jak wyzwolimy, to będą tutaj mieszkańcy też zwykli. Nie tylko syreny. Albo nawet nie, w ogóle nie syreny. Tylko ludzie. Człowieki. Tak mi się wydaje. Dobrze mi się wydaje? Coś mi się źle wydaje. Gdzieś na dole jeszcze coś jest. Albo tutaj jeszcze muszę rozjebać tę syrenę? Co tutaj jest? Tu jest coś na dole w ogóle. A tutaj jeszcze biega syrena? Poczekaj, bo ja nie do końca ogarniam, co to jest za znacznik tutaj. Opuszczone miejsce, no tak. Ludzie porzucili to miejsce, przepędzali przez potwory. Lecz wrócą, gdy zagrożenie zniknie. O kurde. Czy ja muszę... tutaj w piwnicy są chyba spalonego domu, nie? Jakieś potwory. Musimy się tam dostać i je zniszczyć. O kurde, Gerward. Nie no, jakiego ty masz cela w ogóle? Jakiego ja mam cele? Jeszcze gorszego niż ty. Ty no chodź tu syreno, bo mnie zaraz szlak trafi. Dusimy, dusimy. Geralt, na pewno nam się uda w końcu trafić. Próbuj, próbuj. Nie no. Chodź tu, no wreszcie, kurwa. Duś szybko, szybko, bo ucieknie nam Gerward. Seryjka w brzuch, seryjka w brzuch. Jak w Tarkowie. Pach, pach, pach. Tak mi wkurza ten Tarkow. No w streamku normalnie jest. Udało się w końcu. No w streamku normalnie 80 FPS-ów, 100 FPS-ów. A na streamku, chłopie, 50. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie rozumiem tego fest, nie? Tak bym chciał sobie pograć na streamku. Bo co to za granie na offstreamie jest? O, zdobyty punkt, pokrzman. Bez widza tak grać? No i taki byśmy content zrobili. Fajny jest ten Tarkow, jak się gra z kimś. Dużo lepiej niż jej solo, jak się gra, tak szczerze. No i chciałbym zagrać z kimś i robić pod dym jak coś, ale... No ale jest taki problem, że mam 3 FPS i tak mnie kurwa wszystko boli, jak to widzę. Na 3 FPS-y. No nie da się strzelać. Jak do mnie strzelają, to nie mam szans się obronić. No niestety. Happens to the best. Wkurza mnie to strasznie. Jestem margie. Dobra. No to co? Wyczyszczone tutaj. Zielacz nie miał chyba tych oczu. Chociaż sprawdziłem tylko wątrobę. Wątroby miał, ale nie te, które my potrzebujemy. I tutaj są jakieś potwory. Co to jest za miejsce? Pokaż to. No tak. Niby jest tu jakaś piwnica. Nie wiem. Wejdźmy tu może. Może tu będzie coś ciekawego w sumie. Dobra, zdupcy te upiory, nie? Są takie najcięższe potwory świata. Ten olej chyba mi dużo daje, bo to jest olej, który daje chyba plus 50 obrażeń, mam wrażenie. Ej, ty, a giera nie jest za głośno? To było fest głośne. Fest głośne to było, no. List gończy wystawiony za Wiedźminem co? Gerdem? Pokaż to. Ogłaszamy wszem i wobec, że Wiedźmin zwany Gerdem dopuścił się zbrodni przeciw książęcej Tiarze, a więc nieważane książęcego majestatu, czynnego oporu wobec straży książęcej, kolaboracji z uzurpatorem i innych występków przynoszących szkodę poddanym księżnej Tiary. Osoba udzielająca mu schronienia będzie uznana za winną współudziału w przestępstwach. W imieniu... Joks, Olgi, Jange, Hare, Dziczki, Łukomorza. No nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to o nas nie chodzi. O! Pochman, zapiski karczmarza. Nie wiem, czy to może jest na jakieś nawiązanie do książek, nie? I tak dalej. Tylko ja nie rozumiem, bo nie czytałem książek. Jak widać po moim czytaniu, to za dużo to ja w ogóle nie czytam. Zapiski karczmarza. To było tuż przed wieczorem. Zjawił się wiedźmak, brudny i zarośnięty.
A jebało od niego gorzej niż od rybaków z Faroe. Poprosił o pokój i balię z wodą, żeby się odświeżyć trochę. Możecie sobie przeczytać. Zmrok już dawno zapadł, kiedy Jorgen się zjawił. Wiedźmak mu worek przekazał i żeśmy wszyscy dowiedzieli, co tak cuchnęło potwornie. W środku był łeb syreny, co ją Jorgen zlecił ubić. Przerżnął ze mną połowę nagrody za syrenę, drugą przepił, a potem jak się odkuć chciał, to jeszcze i schemat na jakiś miecz stalowy. Na moje oko to jakiś miecz, ale chuj tam, trzeba być dobrym dla ludzi. Zakład przyjąłem. No, powiem ci wariacze, to jeden z najlepszych tych schemacików. Poszukiwanie, rysztunek szkoły niedźwiedzia. O, to jest na pierwszy poziom? Poczekaj. Poszukiwania szkoły niedźwiedzia. Na 20 poziom to jest. Nie, no to trzeba koniecznie znaleźć. To nie ma takiej możliwości, nie? No to ja to będę szukał po odcinku, bo to... Nie ma takiej możliwości, że my tutaj bez schematu wyjdziemy. Na następny poziom, nie zakładając jeszcze zbroi niedźwiedzia, nie? To jest zbroja pewnie na pierwszy poziom, więc elegancka. No i tak zupełnie przypadkiem ją, kurwa, znaleźliśmy. Więc w sumie spoko, nie? Fest. Dobrze, bo inaczej pewnie by było ciężko ogarnąć, no. Musiał kupić tą mapę, a jeżeli jej do tej pory już nie kupiłem, to znaczy, że gdzieś skrytnie musiała być ta mapa ukryta. Pewnie sporą ilość czasu bym ją szukał. Dobra, wbijmy do tego, wbijmy do łodzi, udajmy się po ten majątek rodzinny? Nie. A tak, majątek rodzinny. Musimy znaleźć skarb, a potem cały czas wykonujemy tą misję z tym, z tymi złodziejami. Z tymi złodziejami tego miecza, nie? Uncrate. O kurwa. Jak zwykle syreny. Dobra, ale wyjdziemy i rozdupsymy je. Wyłaź, Gerward. Pach. Nie, no za burtę. I papa, tu se wejdziemy. O! No i co teraz? Dalej już planu nie mam genialnego. O! Dobrze, spadło. Wyciągaj miecz. Duś. Dobra. Jeszcze jeden szmulec. Dobra, może się uda tak. Duś, kurde. Niestety tam już jej nie dorwiemy. Musimy czekać, aż tu przyleci, nie ma innej opcji. O, leci. Witam serdecznie, ale kurwa nie ger... No i dupa. Co jej w wodzie zrobię? Dobra, mam kłopot. Jest posiadany kłopot, niestety. Iż syrena mnie się zbagowała. Duś, Geralt, duś! Nie do wody, kurwa, tylko! Duś! Pięknie, duś, kurde, duś! Dobra, mamy to. Git. Ciężko się walczyć z nimi potworami, które latają, one strasznie pobugowane. Miecz mi się zepsuł. O kurde. Który mieczyk? No od razu sobie tutaj naprawimy. Mam tych mega naprawek mega dużo. O kurde, minus 30 obrażeń. To faktycznie może warto by było naprawić. Wow, 50% ma tylko. No mam tych naprawek naprawdę sporo, więc... Więc ulepszmy. Miecz srebrny. Jak widać, wojuje trochę mieczem ostatnio. Popszman. Szczególnie srebrnym. No na tym artskellige jest sporo potworów, więc... Biegam, kurwa, i macham tym mieczem. All the time. I tutaj jest majątek rodzinny, no to zajebiście mają, wielki giga majątek, no. Petarda, jaśniejąca ruda za 300 golda. A którą mogę sprzedać za, nie wiem, pewnie 50. Sadek. Wracamy do ruiny karczmy, Chociaż tu są znaki zapytania też. Tu jest jakiś, to jest poszukiwania z Gryfa 3. Nie, dobra, wracamy do karczmy, przecież ja prowadzę odcinek, no. Trzeba na odcinku, trzeba wiecie. Stanowczy musi być odcinek, taki pełny, że tak to nazwę. Poszukiwania i tak dalej będziemy sobie robić poza odcinkami. Zapewne na streamie, ja sobie gram na streamie. No nie wiem, co się dzieje, kurwa, ostatnio z tym komputerem.
Nie wiem. Nie wiem, wkurza mnie to, zaraz go rozdupcę w pół. Albo żeby mi taki pomysł jednak nie przyszedł do głowy, bo ostatnio wkurzyłem się na klawiaturę i pomyślałem, że ją rozdupcę i faktycznie ją... Jak pierdolłem, to już nie mam klawiatury, mam inną. Musiałem użyć zapasowej klawiatury, dobrze, że sobie ją zostawiłem. A ta klawiatura jest zajebista ogólnie. To jest klawiatura, ale czekaj, kamera jest z tej strony. Patrz, Logitech, ona jest bezprzewodowa, chłopie. Niby syf, bo kosztowała, nie wiem, 7 dych. Zajebista jest ogólnie, w sensie wolna, jeżeli grasz na przykład w grę i klikniesz przycisk, to zanim tu do komputera, to mega giga wolno. Czuj, to jest 40 milisekund. Mniej więcej, jak już to przechodzi, czy albo nawet więcej, może ze 100 przechodzi ten sygnał, więc to jest jakby całkiem sporo. No ale ogólnie taka, żeby do pisania, do montowania, do czego jeszcze? Do grania, ale w takie gry bardziej jak Wiedźmak, nie takie League of Legends czy coś takiego, to naprawdę jest super. Ale no w ligu się już nie pograsz. A i przede wszystkim jest mega giga cicho, to też jest super. Bo ja niestety mam mikrofon taki, który... O kurwa, no gdzie ja poszedłem? Niestety mam taki mikrofon, który... Jocie dupca. Który przechwytuje z każdej strony to co się dzieje. Fajna tam jest wyspa. Więc jeżeli miałbym po drugiej stronie klawiaturę głośną, to to by było mega, mega, kurde, słychać mocno. Nie wiem dlaczego ten model zrobili taki, bo ja ogólnie miałem poprzedni model tego samego mikrofonu. To jest ogólnie Reelop, on jest mega tani. No i jeden z najlepszych, wydaje mi się, mikrofon. Jo, się kręcę, no ja mam z wszystkimi walczyć? To jest ogólnie jeden z najlepszych mikrofonów, jakie, kurde, chyba miałem. Znaczy są dużo lepsze, w sensie, no wiadomo, jak kupić mikrofon za 5 stówek, no to jest totalnie giga lepszy, no ale... Ale chodzi mi o to, że generalnie za tam nie wiem ile on kosztował, stówę czy coś, no to jest chyba najlepszy mikrofon za stówę, był poprzedni model. Tylko dwa razy mi się zepsuł niestety, bo postanowiłem... no zamiast ustawić go w miejscu i go nie ruszać, to postanowiłem go wziąć i... jak taki zwykły mikrofon do gadania korzystać z niego i niestety kabelek się urwał. No i ten poprzedni model był najbardziej OP modelem świata, bo... mamy to oko Erini, czy co to tam było? Jo, cię kręca, mamy to, w końcu! Jeszcze wątroba trolle i będę mógł wszystkie oleje wyśmienite zrobić. A i ciągle sobie sam przerywam. Poprzedni model był totalnie OP, bo przejmował tylko i wyłącznie mowę z jednej strony i tu mogłem sobie klaskać i wy byście tego w ogóle kurwa nie słyszeli, co teraz zrobiłem. I to było super OP. No ale uznałem, że już stary ten mikrofon, to może lepsze modele teraz wyszły 10 lat później. Mówię, no to na pewno lepsze modele. Ło kurwa. A tu się okazało, że dupa, a nie lepsze modele. Cyklop na 30 poziom? Czy jak on mi pierdolnie, to mnie zabije. Spokojnie, wariacie, kurwa. 3 wdechy czy coś. Nie wiem, chciałbym go pokonać tak szczerze chyba. A nie no, ja mu nic nie zrobię przecież. Medytacja w tym miejscu jest zbyt niebezpieczna? Ty. Co ty nie powiedz, wariacie. Spróbujmy go pokonać, ale wątpię, że nam się uda. No raczej... Raczej nie, ale musimy spróbować to zrobić, nie, zrobimy tak i zrobimy coś, co zadaje obrażenia jeszcze. Pyk. No, istnieje szansa, że zajebiście petardę rzuciłem, nie? Petarda. Istnieje szansa, że go zabijemy w sumie. O kurde. No istnieje, tylko będzie to wymagało dużej ilości petard i trochę celniejszych rzutów Gerward. O, umarłem. Nie to, tylko QN wariacie. Nie masz już tego. Dobra, jest Liptenstein, poczekaj. Nie powiedz, że on się nie zregenerował. Dobra, dobra. Czekam na twoją szarżę. Pyk. O kurde, on szarżuje na mnie. Nie, ja się buguję, dobra, to jest... O ty gnoju.
Dusz. Nie no. Za mocny jest ten potwór, kurde. Oj, 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 petardy, bo nie jest petarda, nie? Cokolwiek, już wszystko pakuję, nawet nie patrzę, kurwa, co to jest. Siema, boli? Chyba nie za bardzo. Chyba go ta bomba dwimerytowa średnio boli, niestety. Ale jakiś chyba wolniejszy jest. Takie mam wrażenie. Ale może być to tylko wrażenie, niestety. I od się kręca. Dobrze, że mam krwawienie. Coś mu zadaje obrażenie. Mocne obrażenie, bo po 1000 obrażeń mu zadaje. Nie wiem skąd. Może ta bomba dwimerytowa. Strasznie dużo obrażeń mu skąd zadaje. Tylko nie wiem skąd. Ta, chyba ta bomba. Poczekaj. Jeszcze raz. A nie, to było jakieś krwawienie albo jakieś podpalenie. O kurwa. Widzowie, chyba giera jest za głośno, co? Ja wam zaraz ogarnę to. Po tym teamfajcie. Zobaczcie, co tu się kurwa dzieje. Masz to na pizdę, chociaż to nic ci nie daje. No dobra, to wchodzę tam zobaczyć, co tu się dzieje. Siemano. Potwory na wyższy poziom? O znacznik mocy do góry. To bym odkrył. Tutaj chyba będą jakieś wiedźmińskie rzeczy, tak mi się wydaje. Albo będzie zupełnie nic, tak, że zajebiście się opłacało tutaj być, no. Petarda. Dobra, nie no, musi tu coś być, kurwa, bo nie uwierzę, że tu nic nie ma. Nie, to jest jakieś wejście na górę, ja pamiętam to. Tu było jakieś wejście na górę, musi tu coś być. Jo, chyba jakoś tutaj się wchodziło, co? Albo tutaj akurat nie, ale... coś... No co jest z tą gierą? No ja nie wytrzymię po prostu. Nie no, co się dzieje w ogóle? Czemu są jakieś takie mikrolagi? To mnie tak denerwuje. Nie wiem czemu. Tak, tu jest wejście, no. Tak, wszystko pamiętam. Magia to miejsce mocy. To nie pamiętam, co tu jeszcze było. O, wiedźmińskie schematy. O kurwa, cech ugryfa mistrzowskie. Bierz wszystko. Jo, się kręca. Dobra, wiedziałem, że totalnie gigaopę jest tam miejscu, bo warto byłoby, nie będę musiał tu wracać. Zyskałem jeden punkt umiejętności, super. Tylko za bardzo nie mam kurwa na co wydać ten punkt umiejętności, tak szczerze. A tutaj na dół jest zejście, to gdzie zabiliśmy tego cyklopa, tak? A tutaj można było wejść. No dobra. Czyli były dwa sposoby na wejście. No ja pamiętam, że jakoś z zewnątrz wchodziłem. Chciałbym wydać mocno te punkty umiejętności, jak go otrzymaliśmy. Tylko za bardzo nie ma na co teraz. Nawet nie mam co tu wrzucić. Jakbym nawet wydał ten punkt umiejętności na coś, to jakby nie mam co tu wrzucić, więc... plus nie wiem, na co go będziemy wydawać. Może na razie sobie odpuścimy to. Zapiszmy gierkę, bo tu mega dużo harpi biega. Co mnie strasznie irytuje. Bo strasznie dużo roboty jest w zabijaniu tych harpi. Trzeba je strzelać, później trzeba dojeżdżać. Chociaż jak mamy te bełty wybuchowe, to już jest przyjemniejsza robota, nie będę ukrywać. Plus one mają te oka, a one mi się kurde mega przydają, więc w sumie warto by było trochę podfarmić te harpie. Ale tu nogi tej harpi uciekają. Pa, turlałem się. Boxman. Dojazd. Dawaj, chodź. Fajne jest to, że jak już spadną, to tam nic nie robią, no w sensie. Totalnie useless są. Jak już je dojedziemy, to już nie mają szans. Nie no, kurwa. Pyk. Strzelaj, Gerwald. Przydałyby się jakieś super strzały, nie te zwykłe. Te zwykłe są do czapy. Jakieś wybuchowe. Wybuchowe były super, no. Fajne były te wybuchowe. Albo... A nie mam już ich. Nie wiem, co to było. Kurwa, to zapomniałem tego słowa. Rozstrzepiające? No nie, na pewno nie to. Rozstrzygające? Nie ma takiej możliwości. Rozrywające. Dobrze, kurwa. Nie mogę, nie zapamiętałem tego słowa.
Znaczy nie zapamiętałem, no znam to słowo w sensie, ale chodzi mi o to, że nie przyszło mi do głowy. Co ja gadam w ogóle za głupoty? Nie zapamiętałem tego słowa. Jak totalnie jakiś kurwa zero IQ. Autysta. O, to oczywiście nic złego. Żeby mieć tutaj pewność. W ogóle tak się nieładnie mówi, jak się mówi na przykład że autysta. Nie wiem, jak już w sumie nie lubię tak mówić, a tak mówię. A człowiek przyzwyczajony. Przez lata tak mówiłem, to trudno się odzwyczaić. Dobra. Jak ja wyskakuj ze wszystkiego? Co ty wariacie? Wyskakuj z ręki. Albo z życia. Myślałem, że będzie jakaś fajna animacja ucinania ręki może na przykład. O kurde. A i tak zginiesz od tego. Siema. Świetna robota. Mocny przeciwnik. Byłeś. Dobra, i co tu, i tutaj też jest coś zaznaczone i nie wiem co jest zaznaczone. A, było, to jakiś skarb był, tak? Chyba tak. Chyba to był skarb bandytów, okej. A, bo my jesteśmy, no tak, my jesteśmy, szukamy tego. Złodziei przecież tutaj w pobliżu cmentarzyska, bo... wielorybów, bo... Bo oni tutaj podobno miecz mają. My ten miecz byśmy bardzo chcieli odzyskać. Chuj wie po co w sumie. Nie mam zielonego pojęcia po co my ten miecz odzyskujemy. Nie wiem, chcemy się podlizać? Ankrej? Później mu dać ten miecz i powiedzieć siema, patrz, normalnie mam miecz do ciebie. Mariacie. Teraz możemy się styknąć mieczami? Coś? Nie wiem. Nie wiem po co nam ten miecz, chyba że to jest jakiś mega koks miecz i ja będę go używał po prostu. Ale to z drugiej strony teraz ja też go kradnę. Ale kraść od złodzieja tak nie kraść chyba, co? Chyba tak. O kurde. Pyk i to samo wiedźmak. Cyk, animacja jakaś fajna. No. O, i tu jest ten mieczyk? Tu będzie ten mieczyk? Jest, tak? Kuliu. Dziennik rabusia. Ciągle siedzę wśród tej pierdolonej jako wielorybiego ścierwa. A Steinfin nie przypływa, albo się rozbił o skałę, albo wystawił mnie do wiatru. A mówiłem Ankę, żeby nie wychodziła za tego drania. Nie wiem już co mam robić, komu jeszcze możemy sprzedać ten miecz. A może odniesiemy go na Kertrodle, co? Może krach da się udobruchać. Pamiętasz jak śmierdziało w chacie, jak szczur zdechł założem rodziców? No to tu śmierdzi bardziej. Jest zimno. Mamy to, miecz lodowy. A zwróć Kuliu do Olafa, strażnika w Kertrolde. To ja może ja bym sobie ten miecz zachował i chwilę nim pomachał. Poka, to jest ten mieczyk? Nie, to jest jakiś inny, to jest ten co wcześniej podnieśliśmy chyba. Nie, to jest jakiś Kuliu, a to chyba nieużywalny jest mieczyk. Ta, to tylko tak dla picu chyba. Podniósł Makahamu. Nie, to chyba dla picu jest taki mieczyk. A może byśmy opknęli, może jest dużo warty. Nie no, pewnie czeka nas jakaś ciekawa interakcja, jeżeli oddamy ten miecz. A z tego co wiem, to ja tam do tego miejsca właśnie, gdzie mamy się udać, to mamy znacznik szybkiej podróży, więc czemu by nie? No w końcu skończmy tą misję, bo to jest misja poboczna, ją wykonuję od poprzedniego odcinka, to już jest godzina misji pobocznej. Tylko po to, żeby oddać jakiś pieprzony miecz. Mam nadzieję, że tu będzie super coś ciekawego, na przykład, nie wiem co może być. Dużo złota, o, to by mnie zaspokoiło. Kurtyzany. Też może być. Albo jakaś ciekawa historia i ciekawa interakcja. Również nie pogardę. Olaf. Nie wyglądasz na kurtyzanę. Może? Mam waszą zgubę. Kuliu? Frej, niech będą dzięki. Gdzie go znalazłeś? Na północy wyspy, przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj skąd się tam wziął. To długa historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę, a ja jeszcze dołożę coś od siebie, gdyby Kuliu się nie znalazł. Musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. Ile pitosu? Nie no, on mi da jakieś grosze, nie?
Już mnie kurwa boli, nie? Ja się nie dostałem pieniędzy, ja nawet nie chcę patrzeć, nie? Niech to będzie te doświadczenie, nie wiem, idę robić dalej misje poboczne, bo coś czuję, że mnie skręci po prostu. A może wykonamy zlecenie, pijak z Oxenfurtu? Może wrócimy na Oxenfurt? Ale w sumie, jak już jesteśmy na tym skelikie, dobra, jakaś misja poboczna. Bardzo cenny róg. O nie, znowu złodzieje i odszukać skradziony róg. No dobra. A to nieźle. Dzięki za tyle pitosu. Pierdolony i temeri. Dziwka kosztuje więcej. Nic dostałem od tego zioma. Nie jest dobrze, panowie i panie. No dobra, to co, udajmy się do latarni. No, jak oni mi tak będą płacić, to zaraz tam kurwa pod tą latarnią skończymy wieźmakiem. Same miejsce zróbmy, przytulny kącik. Nie no, tragedia, no co to jest za pitos w ogóle beznadziejny. Przeczytajmy opis w ogóle tego zadania, bardzo cenny ruch. Holger Czarna Ręka zagrabił wiele cennych dóbr w trakcie łupieżnych wypraw. Mało co cenił jednak tak bardzo jak ozdobny róg, który odziedziczył po przodkach. Musieli o tym wiedzieć wygnani przez niego wojownicy, bowiem to właśnie ten róg ukradli, chcąc zemścić się na Holgerze. Jarl klanu Dimun kazał rozpuścić Wici, że śmiałka, który odnajdzie zgubę, czeka nagroda. Gerard, który na śledzeniu znał się jak mało kto, postanowił przyjrzeć się sprawie. Tak, tak, tak. Kurde, no muszę naprawdę. Ja codziennie chyba będę na głos czytankę walił, nie? Dzień w dzień. Będę siadał i czytankę sobie robił, bo jest masakra, jakaś tragedia. Kurze mnie to, bo jeżeli sam odcinek jest w miarę płynny, no to jeżeli później przychodzi do czytania, to zacinam się, chłopie, jak mój komputer. A nawet i gorzej. Nie gorzej, komputer to się zatnie raz na 10 minut. Ja mam laga co chwilę. Oj, nie! I o cię dupce. W ogóle jaki kombo, zazwyczaj mówię albo ja cię kręcę, albo ja cię dupce, nigdy tak chyba nie powiedziałem. Połączyłem dwa słowa jednocześnie. Jak ja się dostanę teraz na górę? Jak ja się dostanę teraz na górę? Jakieś pomysły? Okej. Okay. To brzmi jak dobry pomysł tutaj, no. Wejdę tędy? Chyba damy radę, dobra. Już myślałem, że to są takie mega strome skały i kurwa nie da rady, nie? Ile tu jest? Co to jest? Ludzie? Co to jest? O kurwa, no to zabawa. Le. Gdzie jest jakaś muzyka, ty? O, ale nudna jakaś taka. Le jest najlepszy, no. Le, tylko oddaję. Tak, to inne muzyczki, jakieś takie kurwa przymulające i nudne. Nie, dobra, bo ja zaraz kinę, nie? Stop. Chamisz mi owaki? Proszę nie wyzywać. To nie ja tu kradnę, komuś róg. Chociaż kradnę w sumie wam róg, który wy ukradliście. W sumie jesteśmy tyle samo warci, mam wrażenie, co ci piraci. Ale kurwa, lepiej władam mieczem. Więc mogę sobie na to pozwolić. I więcej dostanę na pewno siano od was. Pozdro. Wiedźmak to jednak wiedzie się zakręcić. No w sumie tak porównując, jakby ile mają ludzie tutaj pieniędzy w tej grze, a ile my mamy, to jesteśmy jakimiś kurwa gigakoksami, ty. Jesteśmy jednymi z najbogatszych ludzi tutaj, niewysłany list. Weź złap jeszcze parę połowiaczy pereł i ich tu do nas przywieźć. Tylko tym razem jakichś dobrych, bo ci co ściągnęliśmy ze Spigrok już się cholera potopili. Nie wiem, może ten statek rzeczywiście za głęboko leży, żeby człowiek coś z niego wyciągnął. No, ale próbować warto. Rozbitkowie mówili, że wiózł sporo srebra. Perły wybrzeża. Na szczęście Geralt potrafi wstrzymać oddech na troszeczkę dłużej niż standardowy człowiek, więc pokrzman. Idziemy... No co? Wyłowić, żeby się nie zmarnowało. Proste. I żeby nikt już nie wpadał na taki głupi pomysł wyciągania coś z jakiegoś statku, prawda? Bardzo cenny róg zaktualizowano. Zaraz będzie
czytane i zaznaczane misje, tylko daj mi tutaj wyłowić jakieś rzeczy. Gdzieś tu było zaznaczone coś na czerwono. O, jest. To jest niby głęboko? A może dla zwykłego śmiertelnika? Nie, chyba nie jest tak głęboko. Nie, może jest po prostu. Geralt jest gigakowcem. Dobra, misja wypełniona i zaznaczymy sobie od razu tą misję, którą wykonywaliśmy, czyli bardzo cenny róg. Znajdź skradziony róg. I później ten róg, rozumiem, musimy, kurczę, niestety to oddać jeszcze. Ale przed nami jeszcze widzę walkę, ty. A jak wam kumpli zabijałem, to jakoś średnio reagowaliście. A może to nie kumple, nie? Bo tam, ci są regenaci, a tamci to byli ci piraci. No rozsadzi mnie, jak mnie jeszcze raz zaguje coś. Chociaż nie jest to aż takie tragiczne znowuż, ale nie wiem. Może reset komba po prostu pomoże, bo nie był komputer resetowany przez tydzień. Możliwe, że to jest przyczyną w sumie. Dobra. Pozbieraj, Gerdwar, wszystko co możesz pozbierać. Albo może to, że robiłem optymalizację pod Tarkowa, które ostatecznie gówno dało, więc chyba wrócę do starych ustawień. Dziennik złodzieja. Jak jarny syr Knuta. Po dwakroć okryłem się hańbą. Po raz pierwszy, gdy uciekłem z pola bitwy w strachu przed śmiercią. Tarcza, którą wyrzuciłem, spoczęła na dnie bagnisk i aż po Ragnarok będzie świadectwem mojego tchórzostwa. Drugi raz, gdy za namową Orna dwie głowy, pomogłem wykraść róg. Orn myśli, że chce sprzedać róg przemytnikom, ale tego nie zrobię. Jeśli mam żyć jako złodziej i rabuś, wolę nie żyć wcale. Jedyne, co mogę zrobić, to by odzyskać mój honor, to zwrócić róg tam, gdzie jego miejsce, do rodowych włości. Mam nadzieję, że przejdzie tu wkrótce... Co? Mam nadzieję, że przyjdzie tu wkrótce na święto równonocy, ten Matios. Wtedy mógłbym oddać mu skradziony róg i poprosić, żeby wstawił się za mną Jarla. Oby tak się stało. A ja znalazłem ten róg? Tak, bo chyba przyniósł skradziony róg temu Matiasowi. No dobra. To tylko 1000 metrów, widzowie. Zaraz będziemy. Tylko pokonajmy bandytów. Szczerze mówiąc, nudne te misje, ale to tylko ze względu na to, że są dwie pod rząd, mi się wydaje, że tak ogólnie by było spoko, tylko fakt, że są dwie naraz i muszę je wykonywać, znaczy muszę, normalnie tu mam chłopie spluwę przy tego, do skroni przyłożoną i trzeba wykonać koniecznie te misje. Nie no, oczywiście no wykonuję, no bo chcę wykonać tą gierkę, wszystkie misje z tej gierki poboczne i zlecenia. No ale te poszukiwania tych i potem zanoszenie i bieganie w prawo, w lewo, kurde, nudne. Nudne to jest fest dla mnie przynajmniej. Ale jeszcze nam płacą strasznie marnie, choć za zlecenia jak je wykonuję i nawet jak są nudne, to dostaniemy tam 400 golda. A tutaj za 20, ja zadupsam przez 40 minut odcinka. Proszę, Płotkens, teraz udany skok proszę wykonać. O, świetna robota. Tutaj to samo. Pach! Dawaj, Płotkens. Pach! Dobra, jak kurwa... Wszystko idzie tak, jak miało iść. Po maśle. A w ogóle jak się z drugiej strony uderza bronią? A widzicie? Jak trzymam sobie lewy i prawy, to uderzam z prawej. Jak trzymam tylko lewy, to z lewej. A nie, dobra. Jednak nie. Tak się uderza z lewej albo z prawej w sumie. Jak uderzyć z lewej strony teraz? No nie umiem. Jakoś to się robiło, tylko nie mam zielonego pojęcia jak. Był, nie wiem, jakiś przycisk może? Nie pamiętam. Dobra, szybka podróż, idziemy oddać w końcu ten. Wszystko, co mamy do oddania. I mam nadzieję, że to koniec misji z typu znajdź i przynieś. Może coś ciekawego. Jakiś leszy do ubicia albo cokolwiek. Ile mamy metrów? 150. Dobra, myślałem, że nie tu poszedłem, bo... Ten drugi znacznik jest zaznaczony 1500. Coś mi się tu kurwa nie zgadzało. Dobra, mam do ciebie róg, który został ci skradziony milion lat temu.
Mam nadzieję, że nie będziesz szczędził grosza, wariacie. Siema, ty wypatrywać roga swojego na horyzoncie? To już nie musisz, bo odzyskałem twój skradziony róg. Odzyskałem skradziony róg i zabiłem złodziei. Szkoda ich, to nie byli źli ludzie. Nie dali mi wyboru. Co z nagrodą? Bierz i następnym razem zapoluj na potwory. Nie no, zapierdalam ci pół mapy, on mi jeszcze mówi, żebym... A nie no. Gdyby tylko w tej grze była opcja, kurwa, ci takiego lewego sierpowego sprzedać, to bym nie sprzedał, tylko cię przytulił. Bo nie wolno mi to wybić innych osób, proste. Dobra, wykonajmy może jeszcze jakieś zlecenie poboczne, albo zadanie poboczne. O wysoką stawkę? Turniej gwinta? Nie no, może nie. O, rozegrywki w Steligę, wygraj unikatową kartę od myszowora. O, i mam go zaznaczonego na mapie w ogóle, tego myszowora. Jakbym mógł kliknąć mapę, to bym pokazał. Pokaż. Ty, to chodźmy. A nie, tu jest myszowór? Niemożliwe, że tu jest myszowór. Ostatnio, jak pamiętam, spotkałem myszowora, to tam go akurat nie było, więc... Więc wątpię, że tam w sumie jest. Nie, na pewno go tam nie ma, to jest jakiś scam FS. Wykonajmy jakąś zwykłą misję, może złe wieści. W dzisiejszych czasach podróżowanie bywa niebezpiecznie. Przekonali się o tym skeligiczy... Jak tego, ty, to by dźwięk Transformersa. Jak się tego, jak się przemieniają. Optimus Prime. Przekonali się o tym skeligiczycy, na których roztrzaskany wóz Geralt natknął się pośród lasu w Arskeligę. No dobra, tak sobie musimy znowu coś dostarczyć, a nie zaznaczyłem jeszcze sobie tej misji. A ten co, ten Optimus Prime, to ogólnie jest taki mem. Jeżeli nie wiecie, to strasznie cringe'owo to musiało wyjść. A jeżeli wiecie, to nawet śmieszny ten mem. Meskitu, ciekawe jak oni te dźwięki nagrywali. A ci ludzie co nagrywali tego? Dubbing, znaczy dubbing, w sensie nie że polski, tylko jakby podkładali głos po prostu pod Transformersy, to by takie kowcy są, oni mają takie pojebane głosy, te Transformersy. Jakieś takie mega, mega dowalone, nie? W ogóle Transformersy to jest mój ulubiony film, jedynka szczególnie. A ja koneser filmu, więc trochę tych filmów już widziałem, a mimo tego... Tak czy siak uwielbiam Transformersy, no. Uważam, że to jeden z najlepszych filmów. Nietykalni jest oczywiście klasykiem też. Incepcje i te wszystkie wiadomo. Ale no, jakoś tak Transformersy chyba najbardziej mi podpadły. Nie wiem czemu. A gdzie jest podcast? A przed nami, dobra. Tutaj musimy dostarczyć list do Kowala. Co oznacza, że spotkamy Kowala. Tak jest. A to z kolei oznacza, że będziemy zapewne mogli od niego kupić karty, schematy i zagrać w Gwinta. Pokczman. Tutaj... O, wściekłe pięści widzę. Ty, to może ja już wykonam od razu tą misję. Siema. Mogę? Skeligiczyk, witam. Chcę walczyć. O, chcę. Powiedz, gdy będziesz gotowy. A już, pewnie, że tak. Powiedz mi najpierw, co za turniej. Opowiedz mi o zasadach tego turnieju. Biorą w nim udział młodzieńcy, którzy pragną wykazać się siłą i odwagą. Również starzy, którzy nie chcą zgnuśnić. W Nowigradzie i w Velen mają podobne zawody, ale tam to zwykłe mordobicie, a u nas małe święto. No dobra, no to jestem gotów. Mogę walczyć, choćby zaraz. Chcę najpierw porozmawiać z cudzoziemcem. O... Chłopco falsować chce. Nie ma takiej możliwości. Widzisz ją? Ja muszę dzisiaj wygrać, bo ona patrzy. Wiem, że z tobą nie wygram. Chyba, że pozwolisz mi zwyciężyć. Dam ci wygrać, ale tylko raz? Nie podłożę się. Jak się podłożę, obaj będziemy żałowali nieuczciwej walki. Tu chodzi o Erykę. Nic nie rozumiesz. Dosyć gadania! Walczcie! A jestem Erik. Nie masz kurwa sens. Ale by było śmieszne, jakby ktoś... ktoś, kto ma na imię Erik, ożenił się z kimś, kto ma na imię Eryka.
Dziwnie by było. Ale kurwa, on szybko bije, ty. To nie jest taki prosty przeciwnik. Ty. Nie, jednak to chyba błąd był. Za wysoki poziom ma jebany. Ale dobra. Chyba go rozdupcymy ostatecznie. I prawy, kurwa. Albo lewy. Może być. Oj. 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 Dobra. Duś, Gerwar, duś. Co ty tak gadasz do mnie? Mnie nawyzywałeś. Skeligijski pomiocie. Dobra. Nie, no dobra, tu widzę poziom, nie za bardzo gra rolę w tym. Zwyciężył cudzoziemiec! W tych misjach. Eryka, zaczekaj! O, niech idzie. Spadek. Czekają cię dwa kolejne pojedynki, zanim otrzymasz szansę zostania mistrzem Skellige. Jeden z przeciwników to Einar. Znajdziesz go na Faroe. Drugim jest Grimm z wioski Helmstein na Art Skellig. Dobra, dzięki. No niestety, Eryka będzie dupcem ktoś inny. Daleka takich jak ty rozpoznaję. Rzeczywito. A czemu tu mam zamknięte? A tu karczmy jest, a mam zamknięte. Jaki schemacik chawiesz, dobra. A tutaj, nie, chyba tutaj jest karczma. Dobra, witam, witam, witam. Chciałbym porozmawiać tutaj z gościem zajmującym się sprzedażą rzeczy. Wiedźmin zwany Białym Wilkiem, wiem. Już zdążyli cię tu obgadać. Szukasz wolnego miejsca przy stole? Dam sobie radę, na razie chciałem porozmawiać. Podoba mi się tutaj? Podoba mi się to miejsce. No chyba. Gdy przybyłem z Undvik, stała tu ruina. Mewy srały do kufli przez dziury w strzesze. Kupiłem tę budę, zakasałem rękawy i zrobiłem z niej porządny lokal. Och, Szymon. Skąd nazwa Nowy Port? Na Undvik prowadziłem Stary Port. Kilku stałych klientów przychodzi tutaj wieczorami, żeby powspominać dawne czasy. Okej, pokaż mi swoje towary. Co tak przyjemnie pachnie? To chyba karty Gwinta, no to. Posman. Ale oni mają mega dużo kart, kurde. U każdego teraz handlarza kupuję jakieś nowe karty, przecież ja zaraz będę miał taką talię. Słuchaj, zagrajmy w Winciorka. Na koniec. Na karty. Tak, tak. Partyjkę Gwinta? Gwintowi nigdy nie odmawia. No to widzisz, to ile mamy wspólnego, wariacie. No i zobaczmy, co tutaj są za nowe karty, od niego kupiłem. Dopiero jak już kupię, to dopiero patrzę, co kupiłem. Skojatel też by się przydało ogólnie ogarnąć tą talię. Skojatel. Skellige to jeszcze nie mamy wystarczającej ilości kart. Potwory, nie wiem, jakieś kurde, mam niby mocne karty w potworach chyba. Ale kurde, jakoś nie lubię tej talii potworów. No i Nilfgaard jest całkiem spoko ogólnie w sumie. No, Nilfgaard jest całkiem OP. Ale chyba zagramy sobie Królestwami Północy. Jakoś, kurde, ze wszystkich kart chyba Królestwa Północy są jakoś najbardziej mi pasują, plus są chyba najmocniejsze według mnie. Kogo wymienimy? Kaleba? O, wymienimy Kaleba. Chujową kartę dostałem za wymianę. Dobra, co ty przyzwiesz? Nic nie przyzwiesz, bo nie mam odpowiedniej karty, którą przyzywasz. Obawiam się, że kurde... Że niestety tego nie wygramy, nie? Ja bym zrobił coś takiego, a nie mogę przecież tego podmienić, zioma. To może zrobimy coś takiego, o, pacyk. Chyba, że czekamy, aż on rzuci szpiegów. A ty przywracasz karty? Nie, ty powiększasz siłę wszystkich kart w linii. Ja bym zrobił coś, a nie, może... Dobra, spasujmy po prostu na razie w tej rundzie. Nie jest dobrze. No, mglach, świetnie. O, świetnie. A czemu on gra to na końcu? Przecież to bez sensu jest. To jest chyba zbugowane, bo komputer myśli, że dostanie dwie karty, jak zagra tego szpiega. Tak mi się wydaje. Okej, okay, podmianka. No to my zrobimy, no co? Coś takiego, nie? Proszę się poddać. Fajnie. Siema, proszę się poddać. O kurwa, one ze wszystkie naraz karty się rzucą. Nie no, nie mogę tak zrobić przecież. Nie wiem, muszę zrobić coś mega głupiego i zrobić...
Coś takiego, kurwa. Ja wiem, że to jest głupie zagranie, ale czekam, że on się... No właśnie, on się podda i ja muszę zrobić coś takiego, nie? Tak, coś takiego. Bo jakbym rzucił te wszystkie karty naraz, no to przecież w następnej rundzie bym dostał taki... Tak po dupie, że ciężko by było. Przez tydzień chłopie jak kaszka chodził. Dobra, i teraz mi się wydaje, że git będzie. Nagrajmy sobie Gerwarda. No myślę, że spoko to zagrałem, całkiem może. I co, od razu ją rzucamy? Pewno, że tak, albo nie, może najpierw tak. Spokojnie. Echidna. Grzybki. Gramy tak, bo trzeba uważać, żeby on nie miał jakiejś karty deszcz na przykład. Dlatego gramy, no jak najdłużej tylko możemy grać. Bez pożogi, błagam. Dobra, git. Filipa. Na końcu. Kurde, ciężko ty. Nie wiem, że w pierdol dostaliśmy. No jebany. Jeszcze raz w takim razie. Solidną talię masz, wariacie. Szczerze mówiąc, Kwintowi. Ty. No nie, po prostu to jest dobra talia, tylko nam się chujowe karty dobrały. Nie ma co teraz podmieniać kart wszystkich. Po prostu nie wyszło raz, to co tam? Co tam się z tą dzieje? Skąd to zwytłienie? Raz czy dwa ci nie wyszło? No, jak to mawia klasyk. No i teraz jest kurwa lepiej, teraz jest solidnie już. No, teraz jest elegancko i to mi się podoba, no to co? Pyk, Eskiel. Od razu na sam początek, dobry. Okej. Katapultę? No moglibyśmy niby zagrać katapultę, ale z drugiej strony moglibyśmy też nie zagrać. Zagrajmy Jana na Talisa. Kaleba? Nie. Nie ma co grać Kaleba. Znaczy to nie jest Kaleb, tylko Nataniela, ale on przywołuje jakby Kaleba. Moglibyśmy coś jeszcze zagrać? Moglibyśmy jeszcze coś zagrać. Albo się podać po prostu. No bo jak to zagram, to nie, to tego też nie chcę, tego też nie chcę, tego też nie chcę. No tego też nie chcę. A chyba się poddajmy po prostu. Niech sobie to wygra. Zostanie mu jedna karta, mam nadzieję, że to nie będzie Gerwart. No dobrze. Poddaj się. Kurde, gra dalej, to jest niedobrze. Nie mam za bardzo co teraz w sumie rzucić. No to możemy rzucić, ale no to... To jest kurde dużo punktów straconych, jeżeli on nie pójdzie za ciosem, że tak powiem. Może pod ostatnim linię te trebusze i później sobie je przywrócimy. Tak, chyba coś takiego zagramy. No teraz to się musi poddać. Aha. Fantastycznie. No to super. No to jednak gramy ten magiczki. Kurde, ma strasznie mocną talię, halo. Ty, to nie wiem co teraz mam zagrać. Tego zioma? Mam nadzieję, że sobie nie spalę kart, nie? To tylko mu palę. Dobra. No teraz to już musisz się, wariacie, poddać. Aha. Takie buty, co? No nie jest dobrze, nie? Zagrajmy Filipę. Ale kurde... Nie podoba mi się to wszystko. Może ją zagrajmy i Trebusa. Co w ogóle robi jego ziomuś? Bo w sumie nie sprawdziłem jego... Jego dowódca wybiera... A, odrzuć dwie karty i wybierz jedną, okej. No on gra to do końca. A my tak średnio chyba chcemy grać to generalnie do końca. Trzeba ostrożnie to rozegrać.
Zróbmy coś takiego. Coś takiego. Dobra, i ostatnią kartą wyrzuca teraz. Czyste niebo, dobra. Wygraliśmy, Pochczman. Albo? No to zapomniałem, że mu zostaje przez jedna karta w sumie, no ta. Ale my sobie jedną dobieramy, więc gituwa. Ciętki. Plus fajne karty nawet zostawiłem na końcówkę. Dobra, jeden karczmasz opierdolony z kart. Ja, to musi być pokój Yen. Zawsze lubiła przestrzeń i przepych. O kurde, co tu jest? O, no... jednorożec. Wypchany jednorożec. Możemy tutaj jakieś rzeczy porobić. Nie wiem, jak jej się udało przywieźć tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. Jak zwykle. Czerni biel. Nie wiem, czy też tak macie, że... Marię. Nawet zamknięta pachnie bzemi jak restem. Widać gust jej się nie zmienił. Gdzie się tu będziecie gacie, dwie koszulki, dwie skiety i gituwa jest. Jak samica jedzie, to jest tragedia zawsze. Dziennik Yennefer. Dobra, a, bo mieliśmy na końcu przeczytać różne rzeczy, to na końcu wam pokażę. Weźmy dziki gon. Weźmy tutaj widżą skórę, pozbierajmy co możemy ukraść. Pewnie, że tak. O, schowek, możemy tu pochować swoje rzeczy. Czy my chcemy coś pochować? Co to jest? Ulepszony stalowy miecz wiedźmińskiego cechu gryfa. To możemy schować, bo tego nie używamy aktualnie. No i tyle w sumie. Bo te wiedźmińskie... W sumie mógłbym te ulepszone zbroje też pochować, bo to jest na 23 poziom. No dobra, pochowajmy. Będziemy więcej mogli trzymać w tym weku. O kilkanaście kilogramów i po prostu sobie przyjdziemy i odbierzemy ze schowka te wszystkie rzeczy. Kiedy wbijemy po prostu w 23 poziom, nie? Dobra. Jeszcze tylko kilka. Ta, która wie? Monka W. A tutaj? O kurde! Co to jest? To ciuchy jakieś eleganckie. To chyba nie powinienem teraz tego ruszać, tak mi się wydaje. Czekajcie, schowajmy to tutaj. Do tego. Do naszej skrzyneczki. Fajna jest muzyka zawsze, jak spotykamy właśnie Yennefer albo coś takiego, to... Bardzo przyjemne. Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. Jak mawiała Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. Dobra, to też zatrute źródło. Ciągle się inspiruje książką Zatrute źródło Tissai de Vries. Dobra, na razie z tym wydupcamy, bo tutaj nie ma nic ciekawego. No to nie robimy jeszcze tej misji. Więc aktualnie nawet nie wiem, co to za misja. Pewnie tam będzie jakaś misja i pewnie będziemy musieli się ubrać w jakieś ciuszki, ale no, na razie tego nie robimy. Na razie to bym chciał się udać do tego kowala, tylko nie wiem, czy to tędy? Coś mi się kojarzy, że nie za bardzo. Chociaż może tu jest też jakaś droga ukryta. Chyba nie, a tu co to? O, co to było? Coś zrobiłem i coś mi się gra zapisało, ale... A wiem chyba. Tak, tam jest przejście ogólnie. Tylko nie pamiętam, po co było nam to przejście, ale tam jest jakaś jaskinia. No ale tak jak mówię, no nie robimy teraz tej misji, więc chodźmy po prostu do kowala. Oddać w końcu tą misję, bo już tak sobie chodzę, zbieram rzeczy, już tak mega na chillku i wyjebane mam. I tak już dzisiaj nic więcej nie zrobimy, oprócz tylko pograć w karty możemy max. Ale to zamknijmy ten wątek i później będziemy grać w karty. Szybko, Gerward. Dostarcz list. Najpierw bym chciał dostarczyć siebie na górę. Tylko nie do końca wiem, jak to mam zrobić. Tutaj jest jakieś schody, może tędy. Tutaj jakieś... O, widzę schody. Może tędy. Chyba nawet na bank tędy, co? No, wygląda jak droga na górę. No, wygląda jak ślepa uliczka. A, jednak nie. Kurwa, jakie skomplikowane te. A, jednak tak. A, jednak nie. To jest jedyna droga i wejście tutaj? Kurwa, strasznie skomplikowane. I strasznie ładnie tu. I od się kręca, prawie spadłem. Znaczy ładnie, w sumie nie, beznadziejnie. Tam się nie wczytuje połowa tekstur.
I to nie jest moja wina, okej? Wszystko mam na Uber. Ciągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z karczmy wynosić. Jo, tylko ja wiedźmin, co to robi? Winda to jest! Co ty każesz, że ja tu windą mogę zjeżdżać? Ty pierwszy raz takie coś widzę, grałem tyle razy w Wiedźminie i pierwszy raz windę widzę, dobra. Musimy się udać do kowala, nie wiem gdzie jest ten kowal, kurwa, więc będę go szukał i szukał. Może tutaj gdzieś na górze jakoś? Zamknięte, czyli tutaj raczej nie. Nie wiem, może tutaj jest droga tam dalej? Ciężko mi powiedzieć, to strasznie... O, dobrze poszedłem. To strasznie rozległa ta... Rozległa miejscowa, więc... Nie, no nie mów mi, że tu jest zamknięte teraz. Przyjaciół, mamy zamknięte, a złożymy z początkiem pusty pożegnalnej króla Brana. Aha. No tośmy se kurwa oddali. Zajebiście, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Właśnie na Twitcha. Streamy, widzimy się jutro. Godzina 16, jak codziennie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ale lipa, ty. Zejdźmy jeszcze na dół, tylko bo co tu jest? A to jest po prostu chyba wyjście, tak? W ogóle fajny ten tunel. Nic tu chyba ciekawego aż tak nie ma. To jest jakieś zwykłe wyjście, tak? Jo, wyjście i wejście, tędy będziemy wjeżdżać. Dobra, to tyle. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć.